Szanowni Państwo, otwieram 29. sesję Rady Miejskiej w Kuźni-Kaczmarskiej. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Ponieważ sesja jest hybrydowa, sprawdzę obecność wszystkich radnych oraz sołtysów według listy obecności. Pan Czerniej Marcin. Dzień dobry, witam, jestem obecny. Dziękuję. Pan Depta Gerard jest obecny. Pan Drazik Ernest. Jestem obecny. Dziękuję. Pan Hanusek Gerard. Dzień dobry, witam wszystkim, jestem obecny. Dziękuję. Pan Juraszek Adrian. Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję. Pani Kozłowska Elżbieta. Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję. Pan Kliwienok Maciej. Dzień dobry, obecny. Dziękuję. Pan Lepiarczyk Adrian. Pan Lepiarczyk Adrian. Jest obecny? Nie ma. Pan Lepiarczyk Adrian. Dołączył teraz. Pan Lepiarczyk Adrian. Pani Tokarska Grażyna. Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję. Pani Wajda Mariola. Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję. Pan Wilk Roman. Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję. Pan Wrona Manfred. Pan Wrona Manfred. Nie słyszę. Pan Wrona Manfred, czy jest obecny? Pani Wróbel Ilona. Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję. Pan Wrzosok Henryk. Witam wszystkich, jestem obecny. Dziękuję. Teraz listy sołtysów. Pan Gąska Jacek. Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję. Pan Gacka Norbert jest usprawiedliwiony. Pani Górycka Gizela. Jest, tylko wszystkich mam coś z kamerą, nie wiem, co się dzieje. Dziękuję. Pan Juraszek Adrian. Jest. Ja jestem obecny, witam. Dziękuję. Pani Wyszomierska Maria. Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję. Pan Krybus Jan. Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję. Pan Hawrok Przemysław. Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję. Pani Waśniowska Marcelina. Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję. Pan Węglosz Wojciech. Pan Węglosz Wojciech. Nieobecny. Szanowni radni, aby sesja była prawomocna, proszę wszystkich o potwierdzenie kworum. Kworum, tak, głosujemy. Mamy kworum. Pan Adrian Juraszek jeszcze potwierdzić kworum. Jest potwierdzone? Tak. Obecni 14, nieobecni 0. Dziękuję. Szanowni Państwo, porządek obrad dzisiejszej sesji został Państwu przesłany w programie e-sesja. Wpłynął wniosek Pana Burmistrza dotyczący zmiany tego porządku obrad. Przedstawię Państwu teraz ten wniosek.
Proszę o wprowadzenie do porządku obrad 29. sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w dniu 28 stycznia 2021 roku następujących zmian. 1. Wycofanie uchwały punkt 6.2 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest gmina Kuźnia Raciborska. Punkt 2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr 5/36/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przegłosujemy teraz punkty wniosku pana burmistrza. Głosowanie w sprawie o wycofanie z porządku obrad punktu 6.2 uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Proszę o głosowanie. Henryk Wrzosok jeszcze nie zagłosował. Moment. Poładowanie na komórkę. Tak, tak, tak. Czekamy. Moment. Czekamy jeszcze na pana Henryka. Tak. Jeszcze mi trwa ładowanie. Możemy się... Dobrze, poczekamy jeszcze. Tak. Moment. Jeszcze nie ma wyniku, panie Henku. No. Proszę głos. Coś mi się z komórką stało teraz. Jest wynik głosowania. Cały czas mi wyświetla trwa ładowanie. Dobrze. Mamy wynik głosowania za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 1, nieobecni 0. Dziękuję. Kolejne głosowanie. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały dotyczącego apelu do Sejmiku Województwa Śląskiego nr 5/36/2017 z 7 kwietnia 2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Proszę o głosowanie. Pan Henryk Wrzosok jeszcze nie zagłosował. Pan Henryk Wrzosok, proszę o głosowanie. Zamykamy głosowanie. Tak. Wynik głosowania za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 1, nieobecni 0. Dziękuję. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie porządek obrad już po zmianach, po wprowadzonych tych dwóch projektów uchwał. Proszę o głosowanie.
Pan Henryk Wrzosok jeszcze ma jakieś chyba problemy z łącznością. Pan Henryk Wrzosok. Dalej mam problemy tutaj jeszcze. Próbuję to rozwiązać. Dobrze, zamykamy głosowanie. Wynik głosowania. Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 1, nieobecni 0. Szanowni Państwo, przedstawię teraz Państwu porządek obrad dzisiejszej sesji. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad, zatwierdzenie protokołu numer 27, łamane przez 2020, zatwierdzenie protokołu numer 28, łamane przez 2021, punkt 5, informacja z międzysesyjnej działalności burmistrza miasta, punkt 6, podjęcie uchwał w sprawie 6.1, ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, punkt 6.2 został wycofany, punkt 6.3, zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej, 6.4, zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów, punkt 6.5, zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, punkt 5.6, zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska, punkt 6.7, zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji, punkt 6.8, zatwierdzenie rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, punkt 6.9, wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr 5, łamane przez 36, łamane przez 2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Punkt 7 wnioski. Punkt 8 informacja przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca spraw bieżących. Punkt 9 zakończenie sesji. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 3. Zatwierdzenie protokołu numer 27 łamane przez 2020. Czy mam jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W związku z tym podaję pod głosowanie zatwierdzenie protokołu numer 27 łamane przez 2020. Proszę o głosowanie. Pani Elżbieta Kozłowska, proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 0. Dziękuję. Punkt 4. Zatwierdzenie protokołu numer 28, łamane przez 2021. Czy mam jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie zatwierdzenie protokołu numer 28 łamane przez 2021. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 1, brak głosu 0, nieobecni 0. Dziękuję. Punkt 5. Informacja z międzysesyjnej działalności burmistrza miasta. Panie burmistrzu, oddaję panu głos. Dziękuję. Halo, słychać? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I tak w telegraficznym skrócie postaram się to załatwić.
Proszę Państwa, 21 grudnia mieliśmy ostatnią normalną sesję. 22 grudnia spotkanie w sprawie ścieżki rowerowej. 28 spotkanie z dyrektorem kopalni Góra Aszcze. Tu prospekt i pytania, co dalej. 29 PEC, odbiór na osiedlu. Później Rada Sportu i akty notarialne. 30 grudnia spotkanie z PGNiG Termika. 7 stycznia już spotkanie z GP Wójtka. Spotkanie w sprawie skweru. Tutaj dwie osoby były, ten, który inicjował, czyli pan Kowon, oraz była też szefowa Towarzystwa Miłośników Ziemi Leci Polski. Była też Komisja Budżetu i Rolnictwa. 8 stycznia sesja nadzwyczajna, 11 nagranie wieści gminnych, spotkanie z panem z petentem 12 stycznia spotkanie z naszym szefem Amikusa na temat szczepień. Tutaj pani zastępca prowadziła spotkanie w Kędzierzynie Koźle, moje na RIPOK-u w Związku Międzygminny Czysty Region. Tam byliśmy z panem prezesem Radosławem Kasprzykiem. Mamy jeszcze jedno spotkanie na temat kolejki wąskoterowej z panią Joanną. 14 stycznia spotkanie z zarządem dróg wojewódzkich. To jest spotkanie, które prowadził pan szef inwestycji. Otwarcie tego samego dnia było również otwarcie kotłowni, pierwszej kotłowni w naszej gminie zasilanej gazowo. Otóż z tego też otwarcia został przygotowany materiał filmowy, który będzie niedługo transmitowany. Ja pozwoliłem sobie poprosić, że przy okazji tej takiej niewielkiej uroczystości, która udowadnia, że gaz już jest w rurach i on jest osiągalny dla mieszkańców Turza, poprosiłem naszą telewizję współpracującą z Raciborza o przygotowanie materiału dla mieszkańców na temat przyłączeń możliwych do sieci. Ten materiał będzie niedługo wyemitowany. Tam będzie też pokazane krok po kroku, jak to się robi. Więc te informacje za chwilę, jak tylko te obostrzenia ustaną, mamy też obietnicę pomocy urzędników z Polskiej Spółki Gazowej w wypełnianiu wniosków o warunki przyłączenia. Więc będziemy instruowali mieszkańców, jak to zrobić. Tu jest pewien formalny aspekt, który chciałbym, żeby Państwo wiedzieli i przekazali mieszkańcom w miarę możliwości. Otóż Polska Spółka Gazowa, tak jak i urząd wzorem takich KPA czy innych, ma obowiązek odpowiedzieć na wnioski składane przez mieszkańców o warunki przyłączenia. Wtedy, kiedy formalnie coś nie jest jeszcze załatwione, taki wniosek jest rozpatrywany negatywnie, wtedy, kiedy na przykład jeszcze nie ma instalacji w Kuźni Raciborskiej, to nie trafia na listę oczekujących, tylko jest opiniowany negatywnie, co może niestety zdeprymować też mieszkańców, a tu nie o to chodzi. Mają okres czasu, chyba 14 dni na odpowiedź, jeżeli tam u nich w ich rubryce jest ptaszek, który mówi o tym, że ta instalacja jest dopuszczona do funkcjonowania na tym i na tym zakresie, wtedy odpowiadają oczywiście merytorycznie, jak to zrobić i kiedy to będzie możliwe. Ale tu prosiłbym mieszkańców kolejnych Budzisk i Kuźni Raciborskiej o to, żeby cierpliwie zaczekali na sygnał ze strony urzędu, kiedy będzie można te wnioski składać. Ja wiem, że wszyscy czekają, ja osobiście również. Mam zamiar wniosek złożyć o warunki przyłączenia. Chciałbym, żeby ta duża inwestycja, która dotyczy naszej gminy, cieszyła nas wszystkich i była zwyczajnie przydatna do życia. Także proszę czekać na materiał filmowy, który pokaże, jak to się robi.
chyba że oczywiście sami potrafimy to zrobić w ten wniosek online, ściągając dokumenty, wypisując i składać, ale jednak prosiłbym o tą dłuższą wersję, czyli oczekiwanie na materiały filmowe. I tu chciałem podziękować również tym osobom, które zgodziły się wystąpić i promować to proekologiczne działanie naszej gminy. I jeszcze na jeden sygnał, ten, który powie już teraz, ten ptaszek u tego urzędnika, który nam odbyć odpowiadał na temat przyłącza, jest na właściwym miejscu i ten nie będzie tej takiej frustracji, kiedy się otrzyma negatywa. Także to jest ta prośba, którą kieruję do Państwa, żeby pośredniczyć w razie czego. Ja wyobrażałem sobie to zupełnie inaczej w formie zebrań wiejskich, ale te na tą chwilę obecną ciągle nie są możliwe. Jak to będzie możliwe, to dlatego polecam to śledzenie strony internetowej Urzędu Miasta. Następna sprawa to jest Komisja Zdrowia, oczywiście tego samego dnia 14 stycznia. I prezentację, którą zrobił prezes GP Wójka online dla zainteresowanych tutaj radnych. 15 stycznia spotkanie z komendantem powiatowym PSP w Raciborzu. I w związku z tym spotkaniem poprosiłem szefostwo poszczególnych OSP o kontakt z nami, ponieważ musimy ustalić, co w tym roku będzie robione w zakresie modernizacji taboru lub też budynków jednostek. Więc dziękuję za przyjęcie zaproszenia szefowi PSP z Raciborza, panu Cyglarkowi, który uczestniczył i wie, co w gminie Kuźno-Raciborska w dziedzinie OSP słychać. Ja też ciągle oczekuję na stanowisko zarządu OSP i wszystkich, które najbliższych celów i tych bardziej perspektywicznych, które należało osiągnąć, żeby podnieść sprawność tych naszych jednostek. Proszę Państwa, dalej 18 stycznia spotkanie z UKIP-em, nagranie do Wanesy Wieści. 19 stycznia miałem okazję spotkać się na zaproszenie związków zawodowych pracowników ZGKM-u z pracownikami umysłowymi i fizycznymi oraz przygotować ich i określić oczekiwania, jakie mamy ze strony urzędu w związku z remontem przewidzianym tego budynku, w którym jest siedziba ZGKM-u oraz przygotowaniem najmniej bolesnego scenariusza przeprowadzki na czas remontu. Otóż jak Państwo pewnie śledzą, na BIP-ie te przetargi są ogłoszone. One się rozstrzygną zaraz z początkiem lutego, chyba 9, jak się nie mylę. I wtedy według tych warunków określonych w SIZ-ie plan jest taki, że już w kwietniu zaczynamy ten budynek robić. Tym samym chcielibyśmy, żeby w przeciągu tych kilku miesięcy przenieść pracowników umysłowych oraz zagwarantować przyzwoite warunki pracownikom fizycznym, ponieważ ten zabieg remontu również przewiduje wyburzenie tego budynku z prawej strony z tym kominem krematorium, który przynosi wstyd w naszej gminie. Także duże będzie zamieszanie i życzę wszystkim cierpliwości. A ja na tym spotkaniu deklarowałem, że to zamierzenie inwestycyjne będzie wsparte przez nas środkami, które pozwolą wygodnie przejść przez to zamieszanie. Tu jest też propozycja wykorzystania naszego budynku na Jagodowej po to, żeby w pierwszej kolejności oni przyszli, a w następnej kolejności będzie to budynek naszego urzędu. Ten budynek też będzie remontowany, też doczeka się termomodernizacji, ale łącznie z oświetleniem, ogrzewaniem, zmianą. Więc tu będziemy migrować, będziemy organizować obóz pracy na Jagodowej, który pozwoli w jakiś
pod dachem jakimś wygodnie przetrzymać te warunki frontowe związane z remontami budynków. Także to jest, to spotkanie tego dotyczyło. Proszę Państwa, następne to jest spotkanie w nadleśnictwie. Ja objeżdżam nadleśnictwa w związku z projektem, do którego chcemy przystąpić lub nie. Zobaczymy jeszcze, już przygotowujemy fiszkę. Mamy czas niestety tylko do jutra. To jest projekt wystąpienia o środki norweskie na produkcję peletu na miejscu w naszej gminie. To jest tylko zapowiedź, to nie jest żadna obietnica, którą tu składam, tylko chcemy, przygotowujemy się do złożenia tej fiszki, jeżeli ona okaże się korzystna ze względów finansowych dla gminy Kuźnia Raciborska, to spróbujemy w tym miejscu podziałać. Jest też materiał, który ciągle jest, wchodzi w grę tutaj do ogrzewania miasta, to jest ten zrębek i z tego też powodu rozmawiamy z nadleśnictwami po to, żeby dowiedzieć się, jaka będzie cena materiału oraz gwarantować w razie czego stałość dostaw tego surowca do ogrzewania. Proszę Państwa, kolejna sprawa to jest, przepraszam, Komisję Sportu, Budżetu, podpisanie aktów notarialnych, 22 spotkanie na temat studium, które jest, jak Państwo wiedzą, już na ukończeniu, więc byłem w Raciborzu u Pani Orzeł w naszym biurze, które to przygotowuje i jak wiecie Państwo, sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc trudno przygotować takie studium, które odpowiedziałoby na wyzwania każdego dnia. Ten każdy dzień nam przynosi nowe pomysły, nowe założenia, nowe zmiany, więc cały czas troszkę grzebiemy przy tym studium. Ja też już wziąłem się za wnioski tych mieszkańców, więc musimy to ocenić i już kierować to w kierunku legislacji, czyli uzgodnień. Proszę Państwa, następne to jest Komisja Oświaty, Budżetu i Rewizyjna 25. 26 Komisja Sportu Motorskiego, Komisja Rolnictwa i 27 to jest konwent. Tu mieliśmy spotkanie z włodarzami gmin powiatu raciborskiego, plus Leski, z panem wójtem Brytem, oczywiście prezydentem miasta i starostą, na zaproszenie starostwa, więc to odbywało się do tej pory. To wszystko nie przedłużając, chciałbym też prosić, żeby pani burmistrz dołożyła swoje, ona chciała też jeszcze skomentować projekt uchwały, który wprowadzamy na sesję, oczywiście z pełnym moim poparciem. Myślę, że ona to ładnie wyjaśni. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Proszę pani burmistrz, oddaję pani głos. Dzień dobry Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udzielenie głosu Panie Przewodniczący. Ja chciałam tylko uzupełnić informację z działalności międzysesyjnej burmistrza o wydarzenie z dnia dzisiejszego. Otóż chciałam Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym podpisaliśmy list intencyjny z gminą Świdnik, która w ramach pilotażowego programu udostępnia nam bezpłatnie program o nazwie GovTech Polska. To jest program, który mamy nadzieję pomoże też na naszą bolączkę, z którą tutaj się borykamy, czyli wykrywanie tych tak zwanych martwych dusz, mówiąc kolokwialnie, i wykrywanie niespójności w deklaracjach śmieciowych określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tak troszkę pół żartem, pół serio, wczoraj wyczytałam na portalu Nasz Racibórz, że rozmowy dokładnie w tym temacie i w tym zakresie i z takim efektem w mieście Racibórz trwały 2 lata, no u nas tydzień, wydaje się, że jesteśmy skuteczniejsi, ale chciałam tylko Państwu przekazać tą informację i też zgodnie z informacjami, które wysyłamy do mieszkańców odnośnie zmiany stawki, będziemy Państwa informować, ale też i wzywać no, te nieruchomości, te adresy, które wzbudzają nasze wątpliwości, przy okazji również i przy pomocy tego programu, który dzięki gminie Świdnik i współpracy między samorządami pozyskaliśmy w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani burmistrz. Szanowni państwo, pozwolicie, że odniosę się do wystąpienia burmistrza. Pamiętam, jak pan burmistrz na spotkaniach z mieszkańcami mówił o podejmowanych działaniach mających na celu doprowadzenie gazu do gminy Kuźnia Raciborska. Niektórzy mieszkańcy na tych spotkaniach patrzyli na to, mówiąc kolokwialnie, z przymrużeniem oka. Ale dziś możemy powiedzieć, że nie było to obiecowanie, tylko efektowne działanie, które doprowadziło do tego, że ten gaz już dzisiaj w Kuźni Raciborskiej jest, a efektem tego jest pierwsza kotłownia zasilana gazem w Turzu, u nas w budynku, wokół i przedszkola. Dlatego panie burmistrzu, bardzo, bardzo panu dziękuję za te starania, że dzisiaj możemy się pochwalić, że ten gaz już w gminie Kuźnia Raciborska jest. Jeszcze raz dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwał w sprawie. Punkt 6.1. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. Opinia Komisji Budżetu i Finansów, pani przewodnicząca. Komisja zaopiniowała, opinię swoją wydała pozytywną, ale może pani skarbnik by jeszcze wyjaśniła, w czym jest rzecz. Dziękuję pani przewodnicząca. Czy jest potrzeba wyjaśnienia przez panią skarbnik zreferowania tego projektu uchwały? Nie widzę. Czy mamy jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. Proszę o głosowanie. Pan Adrian Lepiarczyk jeszcze nie zagłosował. Pan Adrian Lepiarczyk, proszę o głosowanie. Zamykam głosowanie. Wynik głosowania: za 13, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 1, nieobecni 0. Dziękuję. Punkt 6.3. Zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej. Plan był przedstawiony. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania: za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 0. Dziękuję. Punkt 6.4. Zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów. Plan również był przedstawiany. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów. Proszę o głosowanie. Pan Adrian Lepiarczyk. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania: za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 0. Dziękuję. Punkt 6.5. Zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Również plan pracy był przedstawiany. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Proszę o głosowanie. Za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0,
Brak głosu 0, nieobecni 0. Dziękuję. Punkt 6.6. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska. Również plan był przedstawiony. Dlatego poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 0. Dziękuję. Punkt 6.7. Zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji. Plan był przedstawiany. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 0. Dziękuję. Punkt 6.8. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Plan również był przedstawiony. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 0. Dziękuję. Punkt 6.9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr 5/36/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Proszę pani burmistrz o referowanie tego projektu uchwały. Proszę pani burmistrz, oddaję pani głos. Dziękuję uprzejmie panie przewodniczący. Szanowni państwo, niniejsza uchwała jest też odpowiedzią na bardzo podobną formę apelu, czyli też postać uchwały z gminy na poziomie subregionu zachodniego o takie wsparcie. Razem z burmistrzem tu jesteśmy, czy stoimy na tym samym stanowisku. Mamy bardzo też podobną sytuację, ponieważ jesteśmy w trakcie częściowej gazyfikacji gminy. Te przyłącza i przyłączanie nieruchomości do proekologicznego ogrzewania, jakim jest przede wszystkim też sieć gazowa, no na pewno będzie miała miejsce jeszcze w roku 2022. Stąd taka prośba o swego rodzaju prolongatę uchwały tak zwanej antysmogowej, no, która dopuszcza wymianę tych starych kopciuchów funkcjonujących czy eksploatowanych powyżej 10 lat do końca tego roku. To taka nasza prośba z naszej strony, tak jak mówię, na w związku z apelem gminy Czerwionka-Leszczyny. Bardzo proszę i rekomenduję o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani burmistrz. Opinia Komisji Rolnictwa, panie przewodniczący. Opinia komisji pozytywna. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr 5/36/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania.
Wynik głosowania: za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 0. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Wnioski. Proszę, czy mamy jakieś wnioski? Nie widzę, żeby były jakieś wnioski. Przechodzimy do punktu... Halo, halo, przepraszam. Halo. Zgłosiłem się przez SSC. Tak, o, przepraszam bardzo. Nie zauważyłem. Dobrze, proszę panie Romanie. Panie przewodniczący, mam pytanie właściwie do naszych włoraży, albo pana burmistrza, albo pani burmistrz. Składam wniosek o przedstawienie, możliwie jak się uda to na dzisiejszej sesji, sytuacji co do szczepień przeciwko COVID-19. Jak to wygląda u nas w gminie, kto tym kieruje, no i te wszystkie podobne rzeczy do tego, z tym związane. To ja bardzo chętnie odpowiem, jeśli można. Proszę pani burmistrz, udzielę pani głosu. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, postaram się to w takiej pigułce oczywiście przedstawić, najważniejsze informacje dla naszych mieszkańców. Jeśli chodzi o temat szczepień, bardzo bym chciała, żeby też dobitnie wybrzmiało to, że gmina we współpracy z jednostkami OSP, wyznaczonymi jednostkami OSP, będziemy dowozić tych mieszkańców, którzy nie mogą, nie potrafią, nie mają takich możliwości, żeby dojechać do stacjonarnego punktu szczepień, a taki stacjonarny punkt szczepień znajduje się w Amicus Med w Kuźni Raciborskiej, tylko i wyłącznie w Ośrodku Zdrowia w Kuźni Raciborskiej. Osoby niepełnosprawne i osoby, tak jak wspomniałam, które mają trudności i no po prostu nie są w stanie same dojechać, nie są też w stanie skorzystać z, nie wiem, czy z pomocy rodziny, czy z pomocy sąsiadów. Bardzo ważna informacja jest następująca. Jeśli dobrze pamiętam, to w dniu 19 stycznia uruchomiliśmy taką infolinię gminną. Jest podany numer komórkowy. Ja myślę, że dobrze byłoby go również tutaj podać. Numer 512-203-129. To jest numer komórkowy, na który też ewentualnie można wysłać SMS. Na pewno nasz tutaj pracownik, urzędnik odpowie. Jeśli nie odbierze, to oddzwoni. Stąd bardzo nam właśnie też na tym zależało, żeby to był numer komórkowy z szybką odpowiedzią. Pod ten numer komórkowy bardzo też proszę o przekazywanie takich informacji. Powinny się do nas zgłaszać osoby, które już mają ustalony termin szczepień, datę i godzinę szczepienia. O tych osobach, których oczywiście wspomniałam wcześniej, czyli osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i osoby, które nie potrafią dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień. Taką współpracę na podstawie decyzji wojewody podjęliśmy z jednostkami OSP. Tu pan gminny komendant OSP wyznaczył jednostki do przewożenia osób do szczepień, ale i też zgodnie z decyzją wojewody i z dyspozycją wydaną przez pana komendanta Ceglarka, również jednostki OSP, wszystkie jednostki OSP będą uczestniczyły w rozwożeniu ulotek. Ja czekam na informacje. Dzisiaj jestem po rozmowie z komendantem PSP powiatowym, panem Jarosławem Ceglarkiem. Czekam na informacje, kiedy do jednostek PSP spłyną ulotki z poziomu rządowego, bo też nie ukrywam, że razem z panem burmistrzem chcielibyśmy bardzo konkretne informacje z konkretnymi telefonami i z konkretnymi jakby sytuacjami, z opisaniem okoliczności zawrzeć w tej ulotce. Może uda po prostu połączyć się ten termin dystrybucji ulotek. Jeśli chodzi o stacjonarny punkt szczepień, są podane 4 numery telefonów i one są podane oczywiście na stronę. Ja tu bardzo z gorącą prośbą zwracam się i do sołtysów, i do państwa, do radnych o rozpowszechnianie też tych informacji. Tak jak mówię, gmina ze swojej strony zapewnia dowóz osób, które po prostu
Szanowni radni, w związku z przerwą techniczną, która zaistniała, sprawdzimy sobie jeszcze raz kworum. Proszę o sprawdzenie kworum. Potwierdzamy jeszcze raz kworum. Pan Jarczyk i Wrzosok. Pan Adrian Jarczyk oraz pan Henryk Wrzosok jeszcze. Proszę o potwierdzenie. Ja już dwa razy potwierdziłem. Jeszcze to. Pan Lepiarczyk. Pan Lepiarczyk, Adrian. Jeszcze chwilę, proszę pana. Jest wynik. Obecni 14, nieobecni 0. Dziękuję. Pani burmistrz, proszę bardzo, udzielam pani głosu. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, w związku z tą przerwą techniczną, niezależną tutaj od urzędu, ani jak się okazało łącza, tylko programu e-sesja, jakby nie wiem, na którym etapie Państwo usłyszeli moją wypowiedź. Czy ja mam powtórzyć od samego początku może jeszcze raz? Tak, niech pani powtórzy. Dobrze, dobrze. Odpowiadając na wniosek pytania pana radnego Wilka, gmina Kuźnia Raciborska w temacie szczepień odpowiada zgodnie z decyzją wojewody za transport osób niepełnosprawnych i transport osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień. W dniu 19 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, uruchomiliśmy infolinię, telefon komórkowy, ja go podam oczywiście, 512 203 129. Bardzo proszę też o rozpowszechnianie i informowanie o tym, że taka infolinia na terenie gminy oczywiście istnieje. I pod ten numer telefonu prosimy o telefony osób, które mają już ustalony konkretny termin szczepień z konkretną godziną. Te osoby, które mają problem z dojazdem, te osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, nie są w stanie same oczywiście dotrzeć do punktu szczepień. Tutaj gmina przy współpracy, i to z dużym naciskiem, i za to też oczywiście serdecznie dziękujemy, z jednostkami OSP wyznaczonymi przez gminnego komendanta, będziemy Państwu zapewniać oczywiście dowóz i powrót do domu w dniu szczepienia. Wiem, że do jednostek PSP powiatowych w przyszłym tygodniu, chyba raczej pod koniec przyszłego tygodnia, mają trafić ulotki. Chcielibyśmy to razem z panem burmistrzem zgrać z ulotką ze strony gminy, z konkretnymi informacjami dla naszych mieszkańców, z konkretnymi telefonami, które oczywiście cały czas też są dostępne w przychodni zdrowia Amicus Med przy ulicy Klasztornej 9B w Kuźni, bo jest to jedyny stacjonarny punkt szczepień na dzień dzisiejszy. Uzupełniając już moją poprzednią wypowiedź, a teraz powtórzoną, chciałam jeszcze Państwu przekazać informację, że w dniu wczorajszym też na polecenie i jakby chęć przez Związek Śląskich Gmin i Powiatów mieliśmy spotkanie z służbami wojewody. Temat to oczywiście temat szczepień. Uzyskaliśmy informację, że albo już został ogłoszony konkurs, albo zostanie dosłownie na dniach ogłoszony konkurs na mobilne zespoły szczepień, mobilne punkty szczepień, których jak się okazało jest bardzo, bardzo mało. Zobaczymy, jak ten konkurs się rozstrzygnie. To by była też bardzo ważna informacja dla osób, które są obłożnie chore i nawet przy pomocy naszego transportu tutaj jakby gminnego, przy pomocy strażaków nie są w stanie oczywiście dotrzeć do punktu szczepień. Takie mobilne zespoły szczepiące jakby będą uruchomione. Jak tylko poznamy szczegóły najbliższego takiego mobilnego punktu szczepień, to również będziemy Państwu przekazywać. No i chyba tyle. Jeśli mam moją wypowiedź jeszcze uzupełnić, mają Państwo szczegółowe pytania, to bardzo, bardzo proszę. Mamy jeszcze jakieś pytania?
Pani przewodnicząca Komisji Oświaty chciała zabrać głos. Pani Elżbieta Kozłowska, proszę bardzo. Udzielę pani głosu. Dziękuję bardzo. Odnośnie wypowiedzi pani burmistrz dotyczącej tego telefonu z transportem. Oczywiście pacjenci, którzy dzwonią do Amikusu i zgłaszają chęć taką, że nie mają czym dojechać, to też my w Ośrodku Zdrowia podajemy ten numer, mamy go zapisany. A szczepienia wyglądają tak, jak zresztą państwo wiedzą z mediów, że wszystkie POZ-y dostały tylko po 30 dawek na tydzień. U nas jest to pierwszy tydzień, kiedy szczepimy i wygląda to tak, że pacjenci przeważnie dzwonią do ośrodka zdrowia na te cztery numery, które są podane i są rejestrowani i przeważnie już od razu dostają datę i godzinę szczepienia. Potem przychodzi dzień przed wyznaczoną datą. Wykonujemy te telefony do pacjentów z potwierdzeniem, czy będą. Chodzi o to, żeby nie zmarnować ani jednej dawki. Ale mimo tego, że dopiero pierwszy tydzień szczepimy, to wygląda to tak, że nawet w danym dniu osoby nie przychodzą, mimo że dzień wcześniej zadeklarowały, że przyjdą. Ale jest to tak, jesteśmy w takiej sytuacji dobrej, że wszyscy ze wszystkimi się znamy i możemy na daną szczepionkę w danym dniu wykonać telefon. I oczywiście jest to z kolejki, bo jak państwo wiecie, szczepimy teraz grupę pierwszą 80+ i 70+. Mamy w tej chwili zarejestrowanych ludzi już do końca kwartału. Na razie na drugi kwartał nie rejestrujemy, czekamy na zwiększenie dawek, ale no to wszystko jest jakby rozwoju. Jeszcze jak państwo macie jakieś pytania odnośnie szczepień, to proszę, bo może czegoś nie dopowiedziałam. Wszyscy pacjenci, którzy chcą się zaszczepić, oprócz tego, że zgłasza się chęć szczepienia na stronie szczepimy.gov.pl, tam jest rejestracja dla wszystkich. Rejestracja to znaczy, że rejestrujemy chęć szczepienia. To ci, którzy podlegają teraz tej grupie, czyli tej pierwszej grupy, to dzwonią do ośrodka zdrowia i tam można się zapisać, tak? 70+ i 80+. Czy ja jeszcze mogę uzupełnić w takim razie, tak, pani przewodniczący? Tak, dziękuję, bo właśnie pani radna Kozłowska też poruszyła dość istotną kwestię. Jakby kanały wszystkie, którymi można dotrzeć do punktu szczepień, oczywiście całodobowa bezpłatna infolinia 989, ale przede wszystkim cztery numery telefonów bezpośrednio do naszej przychodni, do stacjonarnego punktu szczepień. I mam nadzieję, że też lada chwila, ponieważ mamy informację zwrotną, że nasz wniosek przyszedł jakby ocenę formalną i merytoryczną. Urząd Miejski złożył do Ministerstwa Cyfryzacji możliwość u nas w urzędzie potwierdzania profilu zaufanego. Jest to o tyle istotne też w temacie szczepień, ponieważ profil zaufany założony i potwierdzony u nas i wydaje mi się, że będzie to oczywiście dogodniejszym miejscem niż wyjazd do Urzędu Skarbowego w Raciborzu i chyba ZUS-u w Raciborzu dla naszych mieszkańców. Uruchomienie takiego profilu zaufanego praktycznie z automatu uruchamia ten tak zwany stronę pacjent.gov.pl i konto, internetowe konto pacjenta. I o tyle jest to ważna informacja, wydaje mi się, na mój stan wiedzy, że jedynie przez internetowe konto pacjenta, oczywiście po ostatnim dniu marca, ponieważ wszystkie terminy, tak jak tu pani radna zauważyła, są zajęte. W momencie, kiedy ministerstwo uruchomi kolejne terminy możliwości zgłaszania terminów szczepień, to profil zaufany, mając profil zaufany przez internetowe konto pacjenta, będą państwo w stanie wybrać może niekoniecznie terminy, które mogą być odległe u nas w Kuźni Raciborskiej, ale pojawią się możliwości wolnych terminów w stacjonarnych punktach szczepień w okolicy, więc to jest o tyle dogodne i tak jak mówię, jak tylko otrzymamy zgodę i zielone światło z Ministerstwa Cyfryzacji, będziemy u nas punktem do potwierdzania profilu zaufanego, do czego zachęcam po trzykroć.
ale można też jeszcze internetowe konto pacjenta założyć przez profil zaufany przez bank. Jeżeli Państwo ma, ktoś ma konto w banku, można to zrobić przez bank. Tak, zgadza się. I jeszcze coś chciałam dodać, ale umsknęło mi. Także proszę, proszę pytać, odpowiemy tu z Panią Radną na pytanie. Proszę o pytanie. Pani Ilona, o właśnie, Pani Ilona Wróbel się wyświetliła, że chce rozmawiać, ale to przypomniałam, bo każdy z pacjentów, którzy są już zapisani na szczepienie, mają wyznaczone daty, to żeby też rozpowiadać w terenie, żeby wcześniej wypełniali ankiety i przychodzili z wypełnionymi ankietami. Te ankiety można pobrać w ośrodku zdrowia. A też byłabym taka moja prośba, żeby może w urzędzie na stoliku ankiety. To ja już się włączę, mogę? To były, już to ma miejsce i mam również w punkcie obsługi mieszkańca na naszej stronie są wydrukowane w urzędzie też możliwość jest poboru tego kwestionariusza osobowego chyba, tak? Nie, to jest, to jest ankieta, bo tam jeszcze RODO jest dodatkowe, ale to na miejscu wypisujemy, ale chodzi o tą ankietę, dlatego że przychodzą starsi ludzie i nie bardzo rozumieją te pytania, więc żeby to już zrobić w domu i wtedy no, pomóc im po prostu. Jest taka możliwość. U nas w urzędzie. Tak, żeby to już mieć gotowe. Także proszę sołtysów czy radnych tam wśród swoich, bo my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że my mieszkamy w takiej społeczności, że się wszyscy znamy i możemy jeden drugiemu właśnie przekazać, żeby jak już ma tą wyznaczoną datę i godzinę, to dzień przed, czy dwa, czy nawet tydzień przed starać się, żeby mieć tą ankietę i sobie w domu to na spokojnie wypełnić i z tą kartką już przyjść na to szczepienie. Panie przewodniczący, halo. Tak. Mogę jeszcze Pani Elżbiecie zadać pytanie? Oczywiście, jak najbardziej, proszę. Pani Elżbieto, jeszcze mam pytanie. Do końca marca to są te osoby starsze zaszczepione tylko raz? Nie. Tam już od razu są wyznaczone tak, te druga dawka. Także jeżeli zaczną, za 3 tygodnie się zaczną te drugie dawki, to będziemy jakby szczepić 60, tak? No tak, dzisiejszy mamy taką informację, tak, dlatego w systemie, bo od razu jest wprowadzany pacjent jest do systemu, ten, który jest szczepiony, przychodzisz dzisiaj, dostajesz szczepionki i automatycznie masz kolejkę za 3 tygodnie, ale wtedy będzie za 3 tygodnie jakby 60 tych szczepionek na tydzień, tak, bo będą ci, którzy przyjdą pierwszorazowo i będą ci, którzy zaczęli teraz od tego tygodnia. Tak to wygląda. Dzięki. No. My jeszcze poczekamy, to znaczy ja już mam szczepionkę. Państwo młodsi muszą poczekać niestety. Niestety. Dziękuję Pani Burmistrz, dziękuję Pani Przewodniczącej Komisji za informację dotyczącą szczepień. Szanowni Radni, ja jeszcze bym miała uprzejmą do Państwa prośbę. Rozpowszechniajmy wśród osób starszych, które są zapisane, tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca Kozłowska, by nie marnowali tego terminu, by przychodzili, byśmy my im pilnowali tego terminu, jeżeli są zapisani, żebyśmy nie zmarnowali ani jednej szczepionki, żeby panie, które pracują w ośrodku, nie musiały ponownie dzwonić, prosić, szukać na liście, bo tak jak wspomniała Pani Przewodnicząca Kozłowska, osoby, które wypadną z listy, trafiają na sam koniec, więc potem robi się problem, więc informujmy te starsze osoby, tłumaczmy, zawoźmy, pomagajmy jak tylko można. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Wiceprzewodniczącej. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca spraw bieżących. Szanowni Państwo, cała korespondencja, która jest adresowana do Biura Rady jest Państwu na bieżąco przekazywana. Dlatego nie będę Państwu przedstawiał tych informacji. O terminie na kolejnej sesji zostaniecie Państwo poinformowani. Chciałbym, aby ta sesja odbyła się już tu w urzędzie. Czy będzie to możliwe? Wszystko zależy od sytuacji pandemicznej. Na dzień dzisiejszy nie wiemy. Z moich informacji, Szanowni Państwo, byłoby to tyle. Przechodzimy do punktu 9. Zakończenie sesji.
Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 29. sesję Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Dziękuję wszystkim za obecność. Szanowni radni, jeżeli są jakieś pytania.